O, już jestem w trybie nagrania, więc jakbyście oczywiście mieli jakieś pytania w trakcie tego, co mówię, pokazuję, to swobodnie możecie się łączyć i pytać. Kontynuujemy wciąż zajęcia poświęcone architekturze XIX wieku i doszliśmy do drugiej połowy stulecia, w której następuje jakby ta kulminacja nurtów historycznych, w ramach których wszystkie właściwie istniejące przez wieki odmiany stylowe wróciły jako alternatywy do wykorzystania przy projektowaniu budynków. A więc możemy oglądać tutaj właściwie pełen przegląd historii architektury. Na ostatnich naszych zajęciach w piątkowych pokazywałem, jakie między innymi rządzą tym wyborem reguły, jakie klucze stosują architekci, decydując się na taki czy inny właśnie model historyczny. Jednym z ważniejszych motywów, które tutaj się uwidaczniają w tych wyborach, jest właśnie narastające w drugiej połowie XIX wieku problemy o charakterze już takich rosnących nacjonalizmów czy wybujałych elementów narodowych, własnej tożsamości i tradycji, które czasami prowadzą do zjawisk szowinistycznych, czy wręcz no, w przyszłości nacjonalistycznych. Widzieliśmy, jak między innymi odbywa się na ziemiach polskich swoista rywalizacja o oblicze miast. Poznań, który zyskiwał wielki zamek neoromański w stylu właśnie architektury czasów cesarstwa niemieckiego, by w tym samym Poznań jakby umocnił się jako miasto niemieckie. Podobne też procesy toczyły się w Warszawie, której z kolei Rosjanie chcieli nadać charakter miasta rosyjskiego, między innymi stawiając na terenie naszego miasta ponad 40 cerkwi i soborów, z których do dnia dzisiejszego zostały tylko dwie właściwie takie świątynie. Jedna na Pradze przy dworcu Wileńskim, to jest obecnie główna świątynia prawosławia, czyli sobór świętej Marii Magdaleny, a druga malutka świątynia jest na cmentarzu wolskim, prawosławnym, stoi po dzień dzisiejszy, a tamtych już w większości nie ma lub zostały przekształcone, zmienione, nadano im inne formy. Na tę właśnie jakby działalność zaborcy Polacy próbowali z kolei też utrzymywać polskość naszej architektury warszawskiej, fundując na przykład kościoły. Jako przykład może tutaj posłużyć omawiany kościół pod wezwaniem Zbawiciela, przy Placu Zbawiciela, o cechach narodowych polskich, lub kościół świętego Floriana na Pradze, neogotycka budowla, stojąca w pobliżu właśnie tej cerkwi praskiej i tym samym jakby no, będąca takim znakiem przynależności do kościoła katolickiego i tradycji artystycznych zachodu, bo przecież ta ceglana świątynia jest taką już historyczną, wierną wersją budowy takiej świątyni w stylu właśnie średniowiecznego gotyku, jak to go nazywano, nadwiśleńskiego. Ostatnią pracą, którą pokazałem wam przed zakończeniem tych naszych zajęć w szkole, był taki utopijny projekt Wyspiańskiego, by po odzyskaniu z rąk Austriaków Wzgórza Wawelskiego, to był taki gest w stosunku do Polaków władz cesarstwa, w momencie, kiedy struktura i charakter cesarstwa ulegało zmianie na państwo federalne, w którym
poszczególne narody miały dużo większą jak gdyby możliwość autonomii, samodzielności, budowania swojej tożsamości. To się wyraziło też w nazwie. Cesarstwo wtedy zyskało nazwę Cesarstwo Austro-Węgierskie, co miało właśnie podkreślić ten jego nowy model. I w ramach tego Austriacy wycofali się z zamku na Wawelu, który trzymali w garści jako zamienione na koszary Polakom. I dlatego też Wyspiański wystąpił z ideą, żeby odbudować wzgórze wawelskie, a także dodając nowe budynki, stworzyć z niego taki akropol narodowy. Oczywiście była to czysta utopia, nikogo nie byłoby stać na tę ogromną inwestycję, więc skończyło się na makiecie, którą teraz oglądamy, do powstania której przyczynił się też pomagający Wyspiańskiemu fachowiec, architekt Ekielski, który te wizje poety i twórcy teatru, plastyka, malarza przybrał w tę konkretne formy architektoniczne. Natomiast niewątpliwie takim ewidentnym stylem narodowym, którego mu udało się zrealizować, powstać w realnej przestrzeni, jest styl zakopiański. To styl, który stworzył nieprofesjonalny projektant, bo nie architekt, tylko malarz z zawodu, Stanisław Witkiewicz. Był artystą malarzem wykształconym w Monachium, realistą, przyjacielem Chełmońskiego, braci Gierymskich, a więc przedstawiciel tego właśnie okresu w sztuce, który będziemy wkrótce poznawali w ramach malarstwa, nurtu zwanego realizmem. Wraz z rodziną Witkiewicz postanowił wyprowadzić się z Krakowa, odkrywając wyjątkowe walory klimatyczne i krajobrazowe Podhala i Zakopanego. Oczywiście nie był jedynym, to wtedy taki nawet spory eksodus się z tego Krakowa odbył artystów, którzy zapragnęli właśnie zbliżyć się do ludu i to Zakopane stawało się taką drugą jakby artystyczną stolicą Galicji tamtego okresu. No i właśnie będąc już w Zakopanem, Witkiewicz otrzymał zlecenie od pewnego bardzo zamożnego ziemianina i przedsiębiorcy spod Lwowa, niejakiego Zygmunta Gnatowskiego, na projekt domu mieszkalnego, który to tenże pan chciał w Zakopanem zbudować, bowiem z uwagi na stan zdrowia postanowił zamieszkać na Podhalu w Zakopanem. No i Witkiewicz stworzył swój pierwszy projekt architektoniczny, który właśnie oglądamy. Nazywa się ta budowla Villa Koliba. To właśnie w niej Stanisław Witkiewicz jakby sformułował podstawowe zasady architektoniczne, których wyraźnie widać inspirację architekturą podhalańską, ludową, bowiem uznał ten właśnie nasz projektant, że w takich chałupach jak ta, którą teraz widzimy na zdjęciu, jak w bursztynie, zostały utrwalone w pewne formy budownictwa prasłowiańskiego. Uważał bowiem, że tych właśnie charakterystycznych formach ludowej architektury Podhala przetrwały jakieś echa dawnej drewnianej zabudowy czasów przedpiastowskich nawet. Oczywiście później specjaliści, etnografowie zajmujący się sztuką ludową, kulturą, a tym architekturą, rozprawili się z tą wizją Witkiewicza, całkowicie uznając ją za fantazję, bo nie ma w tej ludowej formule architektonicznej starszych elementów niż sięgających 150-200 lat wstecz, czyli na pewno tam żadnego prasłowiańskiego modelu nie ma. No ale Witkiewicz głęboko w to wierzył i uważał, że w ten sposób, wzorując się na takich formach jak ta chata, tworzy coś jakby na kształt stylu narodowego.
Oczywiście Koliba okazała się sukcesem, dlatego też do Stanisława Witkiewicza zaczęto się też zwracać z prośbą o projekty kolejnych takich właśnie domów w stylu zakopiańskim. I obok tej Koliby powstała między innymi willa pod Jedlami, uważana za największe osiągnięcie architektoniczne Witkiewicza. Użyłem tutaj w pewnym momencie przez pomyłkę określenia Witkacy, to więc przy okazji wyjaśnię. Stanisław Witkiewicz był ojcem Witkacego, czyli słynnego artysty z pierwszej połowy XX wieku, pisarza, dramaturga, ale także malarza, jednego z przedstawicieli awangardy polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ten młody, niezwykle utalentowany syn Witkiewicza miał takie samo imię jak ojciec pierwszy, czyli Stanisław, tylko używał jeszcze dodatkowo drugie, Stanisław Ignacy Witkiewicz, a najczęściej wołano na niego Witkacy. Stąd łatwo o pomyłkę rzeczywiście i obu, ojca i syna, troszeczkę pomylić. Więc od razu też tutaj podkreślam, że te wszystkie projekty są projektami tatusia, czyli Stanisława Witkiewicza. Czasami dodaje się ojca. Willa pod Jedlami jest rzeczywiście właściwie architektonicznym arcydziełem. Jest przepiękną budowlą o wyjątkowej harmonii i idealnym zespoleniu z krajobrazem. Kamienna podmurówka, a na niej oczywiście drewniana konstrukcja budynku ze zdobieniami, które to właśnie dekoracje tworzyli cieśle podhalańscy, czyli górale faktycznie pracujący pod okiem Witkiewicza przy wykonywaniu tego budynku. Styl zakopiański, jak już powiedziałem, odniósł sukces i dlatego też w takim kształcie zaczęły powstawać także przez innych twórców projektowane budowle, nie tylko na terenie Podhala. Ten styl wyszedł dalej, obejmując także obszary Małopolski, a nawet dotarł do Warszawy i w okolicach Warszawy, na przykład w Otwocku, można spotkać domy, które mają cechy właśnie stylu zakopiańskiego. Witkiewicz projektował nie tylko budynki, zajmował się także ich wyposażeniem, bowiem w jego czasach już w architekturze pojawiła się koncepcja, że architekt powinien zadbać o całość, nie tylko o sam kształt architektoniczny budowli, ale także jej wyposażenie, bo jest to jakby swoiste dzieło całościowe, takie skończone dzieło sztuki, które dla użytkownika jest jakby taką przestrzenią artystyczną w całości. I w związku z tym najdrobniejszy nawet szczegół, detal jest tutaj istotny. Oglądamy wnętrze willi Koliba, które jest dzisiaj Muzeum Stylu Zakopiańskiego, oddziałem Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. I od razu widać, że tu rzeczywiście stylizacje objęły zarówno meble, jak i zasłony, jak i tkaniny. Właściwie każda rzecz, każdy przedmiot tutaj jest właśnie w tym takim ludowo-zakopiańskim stylu stylizowana. To samo dotyczy też wnętrza willi pod Jedlami, która też posiada taki komplet oryginalnego wyposażenia, a ma to niestety jest to niedostępne, bo akurat willa pod Jedlami jest wciąż w rękach spadkobierców właścicieli, dla których powstała ta budowla. W związku z tym zwiedzać się jej nie da. Jeszcze jeden przykład tego stylu zakopiańskiego zobaczymy. Kaplica na Jaszczurówce, którą Stanisław Witkiewicz też wystylizował, taki wiejski, drewniany kościółek. I w ten sposób pojawił nam się styl narodowy, a gdzieś pod spodem styl ludowy. Ten sposób jakby myślenia o całościowego, o takim właśnie budownictwie, o takiej architekturze, odzwierciedlał też tendencje, które wówczas pojawiły się na zachodzie Europy,
by tworząc dla ludzi, przede wszystkim myśleć o komforcie i wygodzie. I te budynki, te wille właśnie i Koliba i pod Jedlami spełniają ten wymóg bardzo dokładnie, ściśle takiego komfortu zapewnionego tutaj posiadaczom tych domów dla ich rodzinom. Kolejnym wątkiem, który musimy poznać w ramach tej panoramy zmian architektonicznych w XIX wieku jest pojawienie się nowoczesnej metropolii, czyli nowoczesnego miasta. Prototypem, takim prawzorem nowoczesnej metropolii okazał się Paryż. To jeden z najważniejszych takich modeli, na których potem wzorowane były inne miasta, przekształcane właśnie w tych początkach nowoczesności, czyli w XIX wieku, albo już w początkach XX wieku. Decyzję o przebudowie Paryża podjął rządzący wówczas Francją cesarz Napoleon III. Był bratankiem Napoleona Bonaparte, czyli synem jego brata, i oczywiście swoją karierę polityczną w dużej mierze oparł na legendzie, jaką jego wuj zbudował sobie w początkach XIX wieku, zostając pierwszym cesarzem Francuzów. Gdy doszedł do władzy w 1848 roku, Paryż wyglądał tak. To jest zdjęcie, ja zaraz pokażę następne, które pozwalają nam zobaczyć miasto, którego już dzisiaj nie ma, którego byśmy już w Paryżu nie zobaczyli w takim właśnie kształcie. Paryż bowiem rósł i rozwijał się przez stulecia bez z góry jakichś przyjętych założeń przestrzennych, urbanistycznych. Po prostu rozrastał się tak, jak miasto przyrastało i gęstniało coraz też z większą liczbą ludności. Dlatego serce Paryża wypełniał labirynt wąziutkich uliczek, gęsto zabudowanych wysokimi domami, często osiągającymi po cztery piętra, z rynsztokami płynącymi przez środek tych właśnie uliczek, a więc domów nieskanalizowanych, pozbawionych zarówno wody bieżącej, jak i oczywiście odprowadzających nieczystości. W tych wąziutkich uliczkach niepodobna było często, by minęły się dwa powozy czy pojazdy konne. Dlatego też panował w mieście nieustanny chaos i korki, które dzisiaj znamy ze współczesnych miast, były już wtedy w Paryżu normą. Przy tych wąskich ulicach, w starych domach, często już w bardzo kiepskim stanie, gnieździła się biedota, czyli Paryż właściwie w swoim sercu był miejscem też no, kryminogennym, niebezpiecznym. Ale takie miasto z takimi wąziutkimi ulicami, kiedy dochodziło do tumultów i rewolucji, łatwo było zamienić w fortecę nie do zdobycia, czyli krótko mówiąc, wystarczyło niewiele starych gratów wyciągnąć, jakichś powozów i tak dalej, by zbudować barykady i tym sposobem jakby bronić się, co oczywiście było wykorzystane zarówno w czasie rewolucji francuskiej, jak i potem innych wydarzeń, jakie miały miejsce w XIX wieku. Taki stan Paryża miał miejsce właśnie, kiedy już przejął rządy Napoleon III. Na decyzję, by ten Paryż zniknął z powierzchni ziemi, a w jego miejsce pojawiło się zupełnie nowe miasto, wpłynęły dwa fakty, dwa wydarzenia. Pierwsze wiązał się z osobistym bezpieczeństwem cesarza. Pewnego razu bowiem Napoleon III udał się do opery na spektakl wieczorny, ale tę okoliczność wykorzystali zamachowcy, którzy przygotowali zamach na cesarza. Byli to właśnie tacy rewolucjoniści, radykałowie powiązani z różnymi ugrupowaniami włoskimi, które działały w Europie i terroryzowały w różnych miastach i państwach, by wymusić
większą przychylność dla idei budowy państwa włoskiego. W każdym razie, kiedy cesarz wychodził z budynku teatru, taki zamachowiec właśnie rzucił w jego kierunku bombę, która wybuchając spowodowała mnóstwo zabitych ludzi, ale akurat cesarzowi nic się nie stało, więc wsadzono go do pojazdu i czym prędzej ruszono, żeby go z tego miejsca zamachu wyprowadzić do bezpieczne rejony i do jego głównej paryskiej siedziby, czy Pałacu Tuileries. Oczywiście obawiano się, że ten nieudany zamach nie jest jedynym przygotowanym na cesarza niebezpieczeństwem i że pewnie inni wspólnicy mogą gdzieś na trasie być rozmieszczeni, by ewentualnie dokończyć dzieła, jeżeli się temu pierwszemu by zamach nie powiódł. I tu doszło do rzeczy nie bez precedensu, bo po prostu pojazd cesarza utknął w korkach, który w wyniku tego paniki, chaosu się utworzył i zamiast 20 minut, które normalnie zajmował cesarzowi przejazd do Pałacu Tuileries, wracał do tego pałacu przez ponad 2 godziny, oczywiście cały czas z duszą na ramieniu i pewnie portkami pełnymi tego i owego ze strachu, bo przecież no, musiał się wszystkiego co najgorsze spodziewać. To był jeden z kluczowy właściwie moment, kiedy cesarz zdecydował się na ten bez precedensu działanie, czyli budowę nowego miasta. Ale było jeszcze jedno, które też go mocno w tym ugruntowało, przeświadczenie, że trzeba ten Paryż zbudować. Otóż wkrótce po tym zamachu w Paryżu wybuchła epidemia cholery i zdziesiątkowała ludność, zwłaszcza w tych ubogiej części śródmieścia, centrum, z tymi najwęższymi uliczkami, gdzie te właśnie sztoki, jak tutaj widzimy na zdjęciu, sobie z nieczystościami płynęły i oczywiście w tych wszystkich miejscach gnieździły się też ogromne ilości szczurów, które zarazki tej choroby roznosiły. Kiedy epidemia zaczęła wygasać, cesarz powołał specjalną komisję naukowców mających ustalić przyczyny, dla której właśnie możliwe były tak potężne konsekwencje tej choroby. No i tutaj wśród wniosków po tych badaniach najważniejsze dotyczyły właśnie stanu higieny miasta oraz braku wentylacji, czyli powietrza, które mogłyby poprzez swobodną cyrkulację przewietrzać miasto. I to czyste powietrze miało oczywiście bardzo utrudniać szerzenie się podobnych właśnie epidemii. I dlatego cesarz podjął decyzję. Tworzymy nowe miasto w nowym duchu, burzymy stare domy, likwidujemy te wszystkie labirynty wąziutkich uliczek, a w to miejsce powstanie zupełnie nowe miasto z ogromnymi bulwarami, arteriami, dostosowane już do dużego ruchu kołowego, oczywiście wciąż jeszcze pojazdy konne, o charakterze reprezentacyjnym. Tu już widzimy, że właśnie wyburzanie objęło ponad 19 tysięcy budynków, a w to miejsce wzniesiono 43 nowe, tysiące nowych budynków. Za całe to przedsięwzięcie odpowiedzialny był minister, którego powołał Napoleon III właśnie tylko i wyłącznie do tego zadania. Nazywał się Georges Eugène Haussmann, stąd mówimy o haussmanizacji Paryża lub przebudowie Haussmanna. Nie był architektem, nie był fachowcem w tej dziedzinie, ale był niezwykle sprawnym administratorem. Dał się poznać wcześniej jako mer paryskiej miejscowości. Mer to jest odpowiednik burmistrza. Rządził tą mieściną żelazną ręką, no i osiągnął niebywałe efekty w porównaniu do innych podobnych miast. Dlatego Napoleon nie miał wątpliwości, że ten pan będzie idealnym do zrealizowania tego, wydawać by się mogło, niemożliwego zadania. No i Haussmann zabrał się za tworzenie ekipy
oraz oczywiście wytyczanie planów nowego miasta. Miały zniknąć całe kwartały, w tym także liczne historyczne budowle, zabytki, które znalazły się na drodze tych nowych bulwarów, szły pod Kilow i nie było żadnej możliwości odwołania się od wyroków, decyzji tego ministerstwa, bo on miał tak szerokie kompetencje i umocowania, że właściwie no, nie było mocnych, którzy mogliby cokolwiek tutaj wskórać i zmienić z odgórnie przyjętych planów. Nowy kształt miasta, który w to miejsce starego miał się pojawić, oparty był na takich koncentrycznie zbiegających się arteriach, alejach, których punktami kończącymi były zwykle wybrane najbardziej charakterystyczne dla Paryża budowle, takie jak na przykład Łuk Triumfalny przy placu dzisiaj de Gaulle'a, to jest właśnie ten łuk, albo budynek Luwru, czy Kościół Inwalidów, Kościół Panteon, Katedra Notre Dame, czyli takie najbardziej charakterystyczne, reprezentacyjne obiekty. I to na nie jakby nakierowane były te zbiegające się ulice, arterie. Wzdłuż tych nowych, szerokich bulwarów powstawały nowe, luksusowe kamienice, komfortowe, oczywiście skanalizowane już, czyli z pełnym komfortem jakby do domu zamieszkania, o ustandardyzowanych elewacjach, czyli mających już określoną na przykład wysokość, charakter, jaki mają mieć, prawda, te zewnętrzne ściany tych budynków, ilość kondygnacji, że mają mieć balkony, że partery mają mieć charakter użytkowy, czyli jako sklepy albo lokale gastronomiczne i tak dalej, i tak dalej. I tak rodziło się to nowe reprezentacyjne miasto. Pojawiły się też pierwsze, wcześniej nigdy nie stosowane elementy oświetlenia, na przykład oświetlenie gazowe, które w Paryżu pojawiło się najwcześniej w Europie, a potem jeszcze zastąpiono je oświetleniem elektrycznym już w latach 80., 90. wieku XIX. Pojawiły się słupy ogłoszeniowe na rozmieszczanie afiszy, których też wcześniej nie stosowano, a nawet takie rzeczy jak kioski, w których można było kupować papierosy, gazety, czy szalety, czyli miejscach do korzystania w sytuacji, kiedy kogoś na ulicy przypiliła potrzeba, na przykład wysikania się, to też w końcu się wtedy dopiero po raz pierwszy pojawiło jako element infrastruktury miasta. I w ten sposób Paryż stawał się takim właśnie takim miastem, metropolią wzorcową, na której inne miasta szybko zaczęły się jakby orientować, kierować, na przykład przebudowa Wiednia z drugiej połowy XIX wieku, a nawet na przykład nasz warszawski Żoliborz, układ swój przestrzenny zawdzięcza Paryżowi, a ten właśnie model zastosowano już w okresie międzywojennym, dopiero w XX wieku, kiedy Żoliborz po odzyskaniu niepodległości stał się dzielnicą Warszawy na terenach dawnych poligonów i wojskowych obiektów związanych z Cytadelą, które blokowały rozwój Warszawy. No i w tym właśnie nowym układzie przestrzennym Paryża powstała budowla, która też szybko stała się jednym z tych symboli miasta, a jednocześnie była jedną z najwspanialszych, najbardziej reprezentacyjnych budowli XIX wieku. Tym obiektem był oczywiście teatr, czyli Opera Paryska. Projektantem budynku był architekt Charles Garnier. Do matury przygotowujących się uprzedzam, że trzeba będzie tego architekta znać, pamiętać, kojarzyć. To jedna z najważniejszych postaci. Zdjęcie, które oglądamy, wyraźnie pokazuje nam, jak ten układ właśnie przestrzenny tutaj został zaaranżowany dookoła z ulicami, które właśnie jakby nakierowane są na ten gmach. Sam budynek łączył funkcje oczywiście widowiskowo-teatralne z funkcjami reprezentacyjnymi, bo to właściwie stał się swoistym salonem burżuazyjnej Francji, burżuazyjnego Paryża.
Obiekt posiada fenomenalną, pełną wspaniałej dekoracji fasadę, która rzeczywiście od razu pokazuje, że mamy tu do czynienia z wyjątkowej okazałości gmaszyskiem. Widzimy ją w tej chwili, tę fasadę, i już możemy się zorientować, że jest ona wyjątkowo bogato zdobiona rzeźbami, ornamentami, elementami architektonicznymi pochodzącymi z kilku co najmniej stylów historycznych. A zatem mamy tu elementy zaczerpnięte z renesansu i baroku, ale także dopatrzyć się można tutaj zapożyczeń z form klasycznych. Takie łączenie stylów nazywamy eklektyzmem, stąd styl, który reprezentuje Opera Paryska, to jest eklektyzm. Tak wygląda wieczorem ten oświetlony budynek, przyciągający wzrok, no, dający od razu poczucie, że rzeczywiście tutaj przychodzący mają to wrażenie, że wchodzą jakby do świątyni sztuki, ale także jakby do pałacu niemal na wzór pałacu w Wersalu, okazałego i wspaniałego. Do budynku prowadzą trzy takie reprezentacyjne wejścia. To główne, które teraz widzimy, przeznaczone było dla tych, którzy przybywali tutaj pieszo. Natomiast ci, którzy do Operu udawali się pojazdami konnymi, mieli osobne wejście po prawej stronie. Analogicznie po lewej stronie był taki podjazd i wejście przeznaczone dla cesarza. W fasadzie głównej rozmieszczone były różne rzeźby. Wśród nich znajduje się grupa rzeźbiarska zatytułowana Taniec, bo te podstawowe grupy rzeźb reprezentują różne dziedziny sztuk, które tutaj w teatrze wewnątrz mają swoją siedzibę. Do grupy Taniec autorstwa Jeana Baptisty Carpo jeszcze wrócimy, bo to jest jedno też z bardzo ważnych dzieł rzeźby drugiej połowy XIX wieku. A my wejdźmy do środka, by zobaczyć przynajmniej niektóre z tych reprezentacyjnych wnętrz. Chyba najbardziej ogromne wrażenie robi klatka schodowa, iście pałacowym rozmachem zaprojektowana, bowiem to właśnie tutaj rozgrywał się ten najważniejszy spektakl we wnętrzu budynku. Spektakl, który robili dla siebie sami widzowie, czyli ta najbogatsza elita, która wkraczała tutaj do środka i po tych schodach stopniowo wędrowała w stronę lóż, nawzajem siebie taksując i pokazując swoją pozycję majątkową, zajmowane stanowiska i tak dalej, rangę. Mężczyźni, co prawda, w czarnych strojach nie mogli za bardzo się tutaj popisywać, ale ich partnerki jak najbardziej, obwieszone garniturami z brylantów, koliami, diademami, naszyjnikami i tak dalej, bransoletami, sukniami z najdroższych krawieckich pracowni Paryża, mogły właśnie pokazać innym, że ich partner, mąż, ojciec, brat czy kochanek, to było jak najbardziej też uprawnione, jest człowiekiem majętnym i w portfelu posiada ogromne pieniądze. W czasie przerw między aktami ten właśnie spektakl próżności przenosił się do wielkiego foyer, które teraz oglądamy, czyli przestrzeni, która pozwalała tym ludziom wędrować tutaj sobie, przechadzać się i wzajemnie się przyglądać, prowadząc dalej tę grę spojrzeń i taksowania. Sama wielkie foyer wygląda jak jedna z głównych sal, czyli wielka galeria zwierciadlana pałacu w Wersalu. A tak już prezentuje się sama widownia. Oczywiście dookoła parteru rozmieszczone są w kilku kondygnacjach loże i to one właśnie były tym miejscem zasiadania. Nie wszystkie loże zapewniają najlepszy widok tego, co się dzieje na scenie, ale za to z każdej można oglądać wszystkie pozostałe, bo też w gruncie rzeczy przyjście tutaj do teatru było swego rodzaju pretekstem. Budynek Opery Paryskiej miał ogromny wpływ na architekturę teatralną drugiej połowy XIX wieku, a przykład chociażby mamy w Krakowie. To jest dzisiaj Teatr imienia Słowackiego w Krakowie, czyli Teatr Miejski, który jest takim małą operą paryską na miarę oczywiście prowincjonalnego miasta, jakim był Kraków zaprojektowanym. Tak samo ma pełne przepychu i blichtru wnętrze, a tu jeszcze dodatkowo bonusem jest
ręcznie malowana kurtyna przez malarza Henryka Siemirackiego, do której jeszcze wrócimy w swoim czasie. A do opery nawiązują też inne budynki, takie jak na przykład Galeria Zachęta w Warszawie, też eklektyczny gmach. I na nim skończymy dzisiejszą lekcję, bo już widzę, że za 20:11 się nam zrobiła, więc muszę zakończyć nasze spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się, słyszymy się oczywiście w piątek na naszej drugiej godzinie lekcyjnej. A póki co wszystkiego dobrego Wam życzę. Miłego, miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.